Franz Kafka. Proces. Pan jest? Pan dzwonił? Tak. Niech Anna przyniesie mi śniadanie. To chyba niemożliwe, żeby Anna przyniosła panu śniadanie. To coś nowego. A kto tam jest w sąsiednim pokoju? Ja idę tam. Nie zechciałby pan raczej tu zostać? Nie chcę ani tu zostać, ani z panem rozmawiać, dopóki pan mi się nie przedstawi. Nie miałem nic złego na myśli. Proszę, niech pan tam spojrzy, skoro tak bardzo pan tego pragnie. A panowie co tutaj robią? No przecież ten pokój zajmuje panna Birsner. Powinien pan był zostać w swoim pokoju. Czy Franciszek tego panu nie powiedział? Czego wy wszyscy ode mnie chcecie? O licha. A gdzie jest gospodyni? Ja idę po panią Grubach. Niech zrobi tu porządek. Nie wolno panu odejść stąd. Pan jest przecież aresztowany. Co? Aresztowany? Aresztowany. Więc to tak wygląda. No ale za co? A tego panu nie możemy powiedzieć. Proszę pójść ze mną i Franciszkiem do swojego pokoju i tam czekać. Wdrożono już dochodzenie i w swoim czasie dowie się pan o wszystkim. Chodźmy. Nie, to wszystko nie może być prawdą. Pan jeszcze się sam przekona, jak dalece to wszystko jest prawdą. Chodźmy do pańskiego pokoju. No, to wszystko jedno. Chodźmy. Dobrze, że potrafi pan być rozsądny. To się przydaje. Proszę się ubrać, siadać spokojnie i czekać. Ale jakże jednak mogę być aresztowany? No i w dodatku w taki sposób. Znowu pan zaczyna. Na takie pytania nie odpowiadamy. Ale będziecie jednak musieli mi odpowiedzieć. Tak? O, proszę, tu są moje dokumenty. To są moje dokumenty? Pokażcie mi teraz wasze, a przede wszystkim nakaz aresztowania. Proszę. Tak. Tu są moje dokumenty. One nas obchodzą. Pan się zachowuje gorzej niż dziecko. Czego pan chce? A myśli pan, że szybciej wygra swój ciężki, przeklęty proces, dyskutując z nami, strażnikami, o dokumentach i nakazie aresztowania? Jesteśmy tylko skromnymi funkcjonariuszami, którzy mają za zadanie pilnować pana. Za to nam płacą. Ale nie jesteśmy na tyle głupi, żeby nie rozumieć intencji naszych wysokich władz. Wysokie władze, którym służymy, informują się zanim zarządzą aresztowanie o powodach uwięzienia i o osobie uwięzionego. Nie może w tym zajść żadna pomyłka. Ale nasza władza, o ile ją znam, a znam tylko najniższe stopnie służbowe, nie szuka winy wśród ludności. To raczej wina sama przyciąga organy sądowe, które ją wówczas ścigają, jak mówi ustawa, i wysyłają nas, strażników. Takie jest prawo. Ja nie znam tego prawa. A tym gorzej dla pana. Ono istnieje jedynie chyba w waszych głowach. Pan jeszcze je na sobie odczuje. Patrz, Willem. On przyznaje, że tego prawa nie zna, a równocześnie twierdzi, że jest niewinny. No, masz rację, ale on niczego nie da sobie wytłumaczyć. Prowadzić! Nadzorca wzywa pana. Natychmiast do sąsiedniego pokoju. Natychmiast! Józefka. No przecież pan wie.
Rozmawialiśmy ze sobą przed chwilą. Tak. Na dodatek są dzisiaj moje urodziny, 30. Ja nie spodziewałem się z tej okazji takiej niespodzianki. Więc jest pan bardzo zaskoczony wypadkami dzisiejszego rana. Pewnie. To oczywiste, że jestem zaskoczony. Jestem oskarżony, ale nie mogę znaleźć najmniejszej winy, o którą by mnie można było oskarżyć. I co ważniejsze, przecież ja nie wiem, kto mnie oskarża. Pan jest w zupełnym błędzie. Ci panowie i ja stoimy w tej sprawie na uboczu. Ja sam nie wiem, czy pan jest oskarżony. Nie wiem. Pan jest aresztowany, to wiem. Tylko aresztowany. Tylko aresztowany. I lepiej nie robić tyle hałasu z tą pańską niewinnością, bo to psuje niezłe wrażenie, jakie pan na ogół sprawia. Powinien pan być powściągliwszy w słowach. Powtarzam, pan jest tylko aresztowany, nic więcej. Miałem to panu oznajmić, zrobiłem to. I widziałem także, jak pan to przyjął. Na tym na dzisiaj dosyć i możemy się pożegnać. Przypuszczam, że zechce pan teraz pójść do banku. Proszę, proszę. Dobry wieczór, panie Wróbach. Mogę? Mogę wyjść? Ale proszę, proszę, panie Józefie. Ja bardzo, bardzo przepraszam, że tak późno przychodzę, ale ja pracowałem dziś dłużej, no i te urodziny. Aha, nie jest jeszcze tak późno. A poza tym, jak pan widzi, mam do pocerowania stos pończoch. Aha, aha. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Jest pan moim najsympatyczniejszym lokatorem. I zawsze służę panu swoją osobą. A dlaczego pani tak późno jeszcze pracuje? No mam wiele roboty. Dzień mój należy do lokatorów, więc jeśli chcę doprowadzić do porządku swoje rzeczy, muszę to robić wieczorami. A dzisiaj pewnie przysporzyłem pani jeszcze dodatkowej pracy. Nie, no w jaki sposób? Mam na myśli tych ludzi, którzy tu byli dziś rano. A to mi nie przysporzyło wiele roboty. A jednak przyczyniło to na pewno pracy. Ale to już się nie powtórzy. Nie. Na pewno nie może się to powtórzyć. Myśli pani to poważnie? Tak. Ale przede wszystkim nie powinien się pan tym zbytnio przejmować. Oj, nie takie rzeczy dzieją się na świecie. Ponieważ pan ze mną z takim zaufaniem rozmawia, drogi panie, mogę panu wyznać, że podsłuchiwałam trochę pod drzwiami i że obaj strażnicy powiedzieli mi to i owo. Tak, no. No, a więc no słyszałam coś, nie coś. Ale nie mogę powiedzieć, żeby to było coś bardzo złego. Pan jest wprawdzie aresztowany, ale nie tak, jak bywa aresztowany złodziej. Wydaje mi się, że jest to coś jakby uczonego. Pan wybaczy, jeśli mówię coś głupiego. Otóż wydaje mi się, że to jest jakby coś uczonego, czego wprawdzie nie rozumiem, ale czego się też nie musi rozumieć. To wcale nie głupie, co pani powiedziała, panie Grubbach. I ja jestem po części pani zdania, tylko osądzam wszystko jeszcze ostrzej niż pani. I uważam to po prostu już nie za coś uczonego nawet, lecz w ogóle za nic. Jak to za nic? Pan wybaczy, nie rozumiem. To proste. Zostałem znienacka napadnięty od wszystko. Nie byłem przygotowany. Wykluczone, aby w banku mogło mnie spotkać coś takiego. Tam jestem przygotowany. Mam tam własnego woźnego. Telefon miejski i biurowy stoją przede mną na stole. Przychodzą ludzie i urzędnicy. A poza tym i przede wszystkim mam tam ustawicznie kontakt z pracą.
Dlatego zachowuję przytomność umysłu i wprost sprawiłoby mi przyjemność znaleźć się tam w podobnej sytuacji. Tak, tak, tak. Jest pan przecież, kochany panie Józefie, prokurentem. Głównym prokurentem. No, nieważne. Dość, że teraz wszystko już minęło. Właściwie nie chciałem nawet o tym myśleć, ale ciekaw byłem usłyszeć sąd pani. Sąd kobiety rozumnej. No i jestem zadowolony, że się zgadzamy. Dziękuję. Nie, niech pan sobie tego nie bierze tak za bardzo do serca, drogi panie. Nie przypuszczałem, że tak sobie to wezmę do serca. Dobranoc. Dobranoc, mój drogi lokatorze. Słucham. Pan Józef K. Jestem przy telefonie, słucham. W pańskiej sprawie toczy się proces. Podobno. Mam obowiązek zawiadomić pana, że w najbliższą niedzielę ma odbyć się małe przesłuchanie w pana sprawie. W niedzielę? Tak. Przesłuchania będą się odbywały regularnie. Może nie w każdą niedzielę, ale dość często. No, dlaczego w niedzielę? Wybrano dla pana niedzielę jako dzień badań, aby nie doznał pan przeszkody w pracy zawodowej. A jeśli niedziela mi nie odpowiada? Władze gotowe są pójść panu na rękę. Oczywiście wedle możliwości. Czy wolałby pan na przykład porę nocną? Chyba nie. A więc pozostajemy przy niedzieli. Oczywiście nie będę mówił, że musi pan przyjść koniecznie. To chyba się rozumie samo przez się. Mam przyjść do gmachu sądu? Nie. Ma się pan zgłosić w domu numer 36 przy ulicy G, znajdującej się na przedmieściu N. Niech pan nie zapomni. Proszę, proszę pana. A, to pan. Ty tu? Tak, tu. Niech pan idzie za mną. Proszę. Co tu tak ciasno? Proszę, proszę, proszę. Tędy, proszę. Pan się zmieści. Niech pan idzie. Józef K. Miejsce dla Józefa K. Przepuścić. Dlaczego ty tyle ludzi? Kim oni są? To pana nie obchodzi. Tam za stołem siedzi sędzia śledczy. Do niego pan ma mówić. Cisza! Pan powinien przyjść przed godziną i 5 minutami. O, ależ tu zaduch. Nie ma czym oddychać. Pan się spóźnił. No, nie mogłem znaleźć tego domu. Odkąd to przesłuchanie odbywają się na 5. piętrze kamienicy czynszowej? Pan powinien był przyjść przed godziną i 5 minutami. No, może i przyszedłem za późno, ale teraz oto jestem. Tak, przyszedł pan, ale ja nie jestem już zobowiązany pana teraz przesłuchiwać. Cisza, powiedziałem! Przesłucham pana jednak dziś wyjątkowo. Podobne spóźnienie nie może się już nigdy powtórzyć. A teraz proszę wystąpić. A więc pan jest malarzem pokojowym. A nie, nie. Jestem prokurentem Wielkiego Banku. Pierwszym prokurentem. Cisza, niech będzie natychmiast. Pańskie stwierdzenie, panie sędzio śledczy, jest charakterystyczne dla całego sposobu postępowania, które zostało przeciwko mnie wdrożone. Trudno się do tego odnosić inaczej niż z pobłażaniem, jeśli w ogóle chce się je brać pod uwagę. A więc takie jest pana zdanie. Zaraz pan sędzia śledczy pozna resztę mojego zdania na ten temat. Bardzo jesteśmy ciekawi. To, co mnie spotkało,
Jest przecież odosobnionym wypadkiem, niezbyt zatem ważnym. Tym bardziej sam nie traktuję go zbyt poważnie, ale jest też czymś symptomatycznym dla postępowania, jakie stosuje się wobec wielu. Za nimi tu przemawiam, nie za sobą. Proszę o ciszę! Nie szukam tu oratorskiego sukcesu. Pan sędzia śledczy prawdopodobnie mówi o wiele lepiej. Ja pragnę jedynie omówienia pewnego publicznego zła. Proszę posłuchać. Przed niespełna 10 dniami zostałem aresztowany. Naszli mnie rano, przed śniadaniem. Z tego, co powiedział pan sędzia śledczy, nie jest wykluczone, że miano rozkaz aresztować kogoś innego, jakiegoś malarza pokojowego, który równie jak ja jest niewinny. Jednak wybrano mnie. No proszę, pan sędzia śledczy daje komuś z was tajemne znaki. Ja nie wiem, czy ten znak pana sędziego śledczego spowoduje teraz gwizd, czy poklask, i właściwie wcale mnie to nie interesuje. Dlaczego jednak pan sędzia śledczy nie krzyknie po prostu: teraz bicie, brawo, teraz gwizdać? No proszę, panie sędzio śledczy. Józefie K., przyszedł pan tu na przesłuchanie. Przypominam. Przyszedłem, ale nie zamierzam tu długo zostać. Mam jeszcze tylko kilka słów do powiedzenia. Cisza! Cisza! Nie ma wątpliwości, że za tymi wszystkimi funkcjami tego sądu, a więc w moim przypadku za aresztowaniem i dzisiejszym przesłuchaniem, stoi jakaś wielka organizacja! Organizacja, która skupia nie tylko przekupionych strażników, ograniczonych nadzorców i sędziów śledczych, lecz także utrzymuje biurokrację wysokiego i najwyższego stopnia. Z niezliczonym, a nieodzownym orszakiem sług, pisarzy, żandarmów i innych pomocników, może nawet katów. A cel tej wielkiej organizacji, panowie, cel polega na tym, że aresztuje się niewinne osoby i wdraża się przeciw nim bezsensowne dochodzenia. Jak więc mogłaby wobec bezmyślności tego wszystkiego nie istnieć najgorsza korupcja urzędników? To jest niemożliwe. Tej korupcji nie oparłby się nawet najwyższy sędzia. Dlatego wdzierają się nadzorcy do cudzych mieszkań. Dlatego zamiast przesłuchiwać niewinnych, znieważa się ich przed całym zebraniem. Wy wszyscy jesteście, jak widzę, przekupną bandą, przeciwko której wystąpiłem. Stłoczyliście się tu jako gapie i szpicle. Nie straciliście tu czasu? Nie! Albo ubawiliście się, albo może nauczyliście się czegoś. A teraz życzę wam szczęścia w waszym rzemiośle. Żegnam. Chwilę. Proszę zaczekać. Na co? Powiedziałem, co miałem do powiedzenia i skończone. Chciałem tylko zwrócić panu uwagę na okoliczność, z której pan jeszcze nie zdał sobie sprawy. Tak? Mianowicie? Mianowicie, że pozbawił się pan dzisiaj korzyści, jaką stanowi zawsze dla aresztowanego przesłuchanie. Wy łajdacy! Daruję wam wszystkie wasze przesłuchania. Wszystkie! Pan sobie czegoś życzy? Przyszedłem na przesłuchanie. A to dostał pan wezwanie na dzisiaj? Nie. Byłem tu tydzień temu. Wtedy zrzekłem się wszystkich przesłuchań, ale
po namyśle. Doszedł pan do słusznych wniosków, czy tak? No, można tak powiedzieć, więc przyszedłem, bo dziś znów jest niedziela i myślałem, że ten stały termin obowiązuje. Tak, tak, tak. A, to pan jest oskarżonym K, tak? No teraz pana poznaję. No, witam, witam. Ale dzisiaj nie ma posiedzenia. Jak to nie ma? No, zwyczajnie. Jestem woźnym sądowym, to chyba wiem, no. Na dzisiaj nie wyznaczono żadnej sesji. Cóż mam więc robić? No, co pan chce? Jeśli nie ma pan innych planów, to mogę pana zabrać z sobą do kancelarii sądowych. No, właśnie tam idę. A gdzie one są? O, kancelarie sądowe mieszczą się na strychu. Tak. Kancelarie sądowe na strychu Czeszowej kamienicy? No i cóż pana tak dziwi? No jak? No co, idzie pan, nie? Może pan obejrzeć kancelarię? Nikt nie będzie się panem interesował. Aha, warte są oglądania? No, myślałem, że to pana zainteresuje. No dobrze, pójdę z panem. Tak. Na bot. A jak to na strychu? I mało co powietrza. A no mało. Mało. Oj, niewiele liczą się tu z publicznością. No w ogóle z nikim się nie liczą. A kim są ci wszyscy ludzie? Jakżeż oni muszą być upokorzeni. Tak, tak. No. To... oskarżeni, no. Wszyscy, których pan tu widzi, wszyscy to oskarżeni. Naprawdę? Tak. Duszno. Okropnie duszno. Już obejrzałem, jak to wygląda. Ja chcę wyjść. Nie, no, nie widział pan jeszcze wszystkiego. Ja nie chcę widzieć wszystkiego, chcę odejść. Jak się tu idzie do wyjścia? Pan to... pójdzie pan aż do rogu, a potem na prawo w korytarzem. W dół, wprost do drzwi. Niech pan pójdzie ze mną. Jest mylę drogę, tyle tu zakamarków. Nie. Nie mogę z panem wracać. Ja muszę złożyć mój raport. I tak już straciłem przez pana tyle czasu. Pan pójdzie ze mną! Poźny do mnie! Trzeba natychmiast odnieść tę korespondencję. Wuj Karol? Tak, to ja, mój drogi. Przyjechałem z prowincji i muszę natychmiast z tobą porozmawiać. W cztery oczy. Teraz? Ale ja przecież pracuję i mam mnóstwo pracy. Ale to jest konieczne. Konieczne! Niech mi nikt nie przeszkadza. Mam ważnego klienta. Nie przeszkadzać! Niech wuj siada. Józefie, co ja słyszę? Co? No, czy to prawda? Czy to może być prawda? Na miłość Boską, Józefie. Kochany wuju, nie wiem, czego ode mnie chcesz. Jak to, no, Józefie? O ile wiem, zawsze mówiłeś prawdę. Czy mam uważać twoje ostatnie słowa za zły znak i pod tym względem? Przeczuwam, o co ci chodzi. Prawdopodobnie słyszałeś o moim procesie. Otóż to! Słyszałem o twoim procesie. Od kogo? No, Erna mi o tym pisała. Nie ma z tobą styczności, ty się niestety niewiele nią interesujesz, a mimo to dowiedziała się. Dostałem list. No i naturalnie natychmiast przyjechałem. Co to za proces? No chyba nie proces karny. Proces karny. I ty tu siedzisz spokojnie, mając na głowie proces karny?
Im jestem spokojniejszy, tym lepiej dla jego wyniku. Nic się nie bój, mówił, nic się nie bój. To mnie nie może uspokoić, Józefie. Kochany Józefie, pomyśl o sobie, o swoich krewnych, o naszym dobrym nazwisku. Byłeś dotychczas naszą chlubą, nie możesz stać się teraz naszą hańbą. Twoja postawa nie podoba mi się. Tak nie zachowuje się ktoś niewinnie oskarżony. A jak się zachowuje ktoś niewinnie oskarżony, wuju? Powiedz mi tylko prędko, o co chodzi, aby mógł ci pomóc. Chodzi naturalnie o bank. Nie, ale mówisz za głośno, wuju, za głośno. Co? Obłośny stoi prawdopodobnie za drzwiami, podsłuchuje. Nie jest przyjemne. Dobrze. Postaram się... Dobrze, no postaram się mówić ciszej, ale powiedz nareszcie, jak to się stało? Takie sprawy nie przychodzą przecież nagle. Dobrze. One przygotowują się od dawna. Musiały być jakieś oznaki. Dlaczegoś mi o tym nie napisał? Wiesz, że dla ciebie zrobię wszystko. Naturalnie i teraz jeszcze ci pomogę. Tylko, że obecnie, gdy proces jest już w toku, to bardzo trudno. Zgadzasz się na moją pomoc? Tak. Tak, zgadzam się, wuju. Masz jakiś plan? Co w najbliższym czasie trzeba robić? Tak, no najpierw muszę się oczywiście zastanowić. Tak. Trzeba wziąć pod uwagę, że od 30 lat bez przerwy siedzę na wsi. Co osłabia nieco przenikliwość w takich sprawach, ale to obojętne. Najważniejsze jest teraz nie tracić czasu. Czasu? No jest, dobrze. Jedziemy do adwokata Hulda. To był mój kolega szkolny i ty znasz pewnie to nazwisko. Nie znam. Nie? Nie znasz. No to dziwne. On ma przecież jako obrońca i adwokat dla ubogich znaczny rozgłos. Co? Ja nie wiedziałem, że w takiej sprawie można sobie wziąć adwokata. Przecież naturalnie, no przecież to rozumie się samo przez się. No dlaczego nie? No więc idziemy. Nie, wuju. Ja muszę zarządzić kilka spraw. Dobrze, rób to szybko, szkoda tracić czasu. A po drodze wszystko mi dokładnie opowiesz. Wszystko, co dotychczas zaszło, dobra? No. Dobrze. Wiesz, wuju, to jest to samo przedmieście, w którym znajdują się kancelarie sądowe. To chyba dwie ulice dalej. No czemuż oni nie otwierają? Proszę otworzyć! My jesteśmy przyjaciółmi pana adwokata. Pan mecenas jest chory. Na drugi raz trzeba prędzej otwierać. Chodź, Józefie, chodź. Pan mecenas jest chory. Choroba serca? Tak myślę. Leni, kto tam przyszedł? No Albert, twój stary przyjaciel. Jestem chory. Czy rzeczywiście jest tak źle? Oddycham ciężko. Nie sypiam w ogóle i z dnia na dzień. No. Opadam z sił. Ale Leni dobrze mnie pielęgnuje, dzielna dziewczyna. Panienko, proszę nas na chwilę zostawić samych. Muszę omówić z moim przyjacielem pewną osobistą sprawę. Przy Leni możesz mówić o wszystkim. Możesz. Ale nie o moją tajemnicę tu chodzi, a o mojego siostrzeńca. Dlatego tu sprowadziłem. Podejdź, Józefie, chodź. Oto on. Prokurent Józef K. O, przepraszam, wcale pana nie zauważyłem. Idź, Leni, idź. Więc... Ty nie przyszedłeś odwiedzić mnie w chorobie, całe szczęście. Masz do mnie interes.
No to dobrze, dobrze. A widzisz, i już wyglądasz o wiele zdrowiej. Co się tyczy twojego siostrzeńca, to czułbym się szczęśliwy, gdyby moje siły sprostały temu nadzwyczaj ciężkiemu zadaniu. Bardzo się boję, że nie sprostają. A tak czy owak, niczego nie zaniedbam. Nie rozumiem. A więc to może ja pana źle zrozumiałem? Może zanadto się pośpieszyłem? O czym chciał pan ze mną mówić? Myślałem, że chodzi o pański proces. To jest naturalnie. Czego ty chcesz, Józefie? Tak. Ale skąd pan wie o moim procesie? A przecież jestem adwokatem. Obracam się w sferach sądowych. Mówi się tam o wielu procesach, a ciekawsze pamięta się, zwłaszcza jeśli dotyczą siostrzeńca, przyjaciela. No. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Pan się obraca w sferach sądowych? Tak. Czego ty chcesz, Józefie? Ale chyba pan pracuje w sądzie, w Pałacu Sprawiedliwości, a nie w tym na strychu. A cóż tam się stało, co? Ja pójdę zobaczyć, co się tam stało. Co się stało? Nic się nie stało. Rzuciłam tylko talerzem o ścianę, aby pana zmusić do wyjścia. Ja też myślałam o pani. Tym lepiej. Chodź pan. Niechże pan wejdzie. To gabinet mecenasa. Niech pan siada tu na sofie, obok mnie. Myślałam, że pan do mnie wyjdzie bez mojego wywoływania. Przecież to było dziwne. Przyglądał mi się pan prawie bez przerwy, a potem kazał mi pan czekać. Proszę mnie zresztą nazywać Leni. Chętnie. Więc nie podobałam się panu? Gdyby się pan tak przyglądał. I nie podobam się także teraz. Podobać się to jeszcze niewiele. A czyj to portret tam nad biurkiem? Och, to sędzia. Może to mój sędzia? Ja go znam. On tu nieraz przychodzi. Ale on nie jest podobny do portretu, bo on jest prawie całkiem malutki. Mimo to dał się na obrazie tak wydłużyć, gdyż jest niedorzecznie próżny, jak wszyscy tu. Ale i ja jestem próżna i bardzo niezadowolona z tego, że się pan wcale nie podobam. I jaki on ma stopień? On jest sędzią śledczym. Znowu tylko sędzia śledczy. Czy pan musi bezustannie myśleć o swoim procesie? Nie, wcale nie. Ja prawdopodobnie nawet za mało o nim myślę. Nie ten błąd pan popełnia. Słyszałam, że jest pan zanadto nieustępliwy. Kto to powiedział? Tego zdradzić nie mogę. Niech się pan nie wypytuje. Niech pan lepiej złoży zeznanie przy najbliższej sposobności. Dopiero potem istnieje możliwość wymknięcia się. Dopiero potem. Jednak nawet i to jest niemożliwe bez obcej pomocy. Ale o tę pomoc nie potrzebuje się pan trapić. Sama gotowa jestem udzielić jej panu. Pani się dobrze zna na tym sądzie i na kruczkach, które tu są konieczne. Ma pan kochankę? Nie. Ejże. No tak. Rzeczywiście mam. No i pomyśleć, że się jej wypieram, choć mam przy sobie... Idziemy, jej fotografię. Więc ma pan kochankę? Tak, mam. Ale jeśli pan ją straci albo zamieni na inną, na przykład na mnie,
nie będzie jej panu bardzo brak? Przypuszczalnie nie. Ale ona ma wielką zaletę w porównaniu z panią. Ona nie wie nic o moim procesie, a nawet gdyby wiedziała, nie myślałaby o tym. Nie starałaby się nakłonić mnie do uległości. To nie jest zaleta. Jeśli nie ma żadnych innych, nie tracę otuchy. Niech pan spojrzy. Bardzo ładna rączka. Niech pan pocałuje. Och, pan mnie pocałował. Pan więc już zrobił zamianę. Widzi pan? Już pan ją zamienił na mnie. Och, teraz już należysz do mnie. Chłopcze, chłopcze, jak mogłeś to zrobić? Strasznie zaszkodziłeś swojej sprawie. Przepadasz gdzieś z tym małym, zepsutym stworzeniem, które ponadto jest widocznie kochanką adwokata. Znikasz na całe godziny. Nawet nie szukasz pretekstu. Nic nie ukrywasz. Działasz całkiem otwarcie. A my siedzimy i radzimy, jak ci pomóc. Adwokat od tego rozchoruje się chyba jeszcze bardziej, a ja czekając tu na ciebie, całkiem już przemokłem. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan tu jest na służbie? Nie, jestem tu obcy. Adwokat jest moim obrońcą. Jestem tu w pewnej sprawie sądowej. No, bez surduta? O, przepraszam. A dokąd to przemknęła Leni, gdy wchodziłem tutaj? Była w samej koszuli. Co? Leni jest pana kochanką. O Boże, nie, nie. Co też panu na myśl przychodzi? O, wygląda pan na człowieka prawdomównego. Jak się pan nazywa? Blok. Kupiec Blok. Panie Blok, pan wie, gdzie ukryła się Leni? Ukryła? Nie, jest pewnie w kuchni i gotuje zupę adwokatowi. A w kuchni? Więc chodźmy tam. Dobry wieczór, Józefie. Dobry wieczór. Niech pan siada. Leni, kto to jest ten człowiek? To jest godny pożałowania biedny kupiec, niejaki Blok. No, spójrz tylko na niego. Ja widziałem, jak przemykałaś korytarzem w samej koszuli. Co, on jest twoim kochankiem? No. O, odpowiedz. Chodź do gabinetu. Wszystko ci wytłumaczę. Nie chcę iść do gabinetu. Nie chcę. Nie chcę, byś mnie teraz całowała. Józefie, chyba nie jesteś zazdrosny o pana Bloka. Rudy, pomóż, że mi widzisz, jak on mnie podejrzewa. Ja nie wiem w istocie, dlaczego miałby pan być zazdrosny. Właściwie to ja także nie. Zostaw go, Józefie. Widzisz przecież, co to za człowiek. Zajęłam się nim, ponieważ jest ważnym klientem adwokata. A ty? Chcesz dzisiaj jeszcze mówić z adwokatem? Jest bardzo chory, ale jak chcesz, zgłoszę cię. Dawno u nas nie byłeś. U mnie też. Adwokat sam pytał o ciebie. Nie zaniedbuj procesu. Także i ja mam ci do powiedzenia niejedno. Ale przede wszystkim zdejmij płaszcz. To zgłoś moje przyjście adwokatowi. Leni, mam mu coś ważnego do zakomunikowania. Mam cię zaraz oznajmić, czy może wpierw podać mu zupę? No dobrze, zanieś mu najpierw zupę. Ale idź szybciej. Nie mam wiele czasu. Już nalewam. Panie Blok, proszę tutaj. Pan od dawna jest klientem adwokata? Tak, jestem bardzo starym klientem. No idź już nareszcie z tą zupą Leni. Idę, ale mógłbyś być grzeczniejszy. Proszę siadać. Ile lat broni on już pana? No, ja jestem bardzo starym klientem.
Wie pan, w sprawach handlowych mam skład zboża od lat 20 mniej więcej. W moim własnym procesie, o który panu prawdopodobnie chodzi, broni mnie od początku dłużej niż 5 lat. Tak? Mój proces zaczął się zaraz po śmierci mojej żony, a to więcej już niż 5 lat. Aha, adwokat podejmuje się więc także zwyczajnych zagadnień prawnych. No pewnie. Mówią nawet, że on w tych handlowych sprawach mocniejszy jest niż w innych. Co? Nie rozumiem. Bardzo proszę, niech mnie pan nie zdradzi. Ja nie jestem zdrajcą. A więc powierzę panu sekret. Ale pan musi mi także powiedzieć jakąś tajemnicę, abyśmy nawzajem przeciwko adwokatowi trzymali się w szachu. O, pan jest bardzo ostrożny. O. Dobrze. Powiem panu pewną tajemnicę, która pana zupełnie uspokoi. Dziękuję. Powiem panu, że ja jestem adwokatowi niewierny. Co? Niewierny? Ja mam oprócz niego jeszcze innych adwokatów. A, no ale w tym nie ma nic złego. Owszem, tu tego nie wolno. Osobliwie zaś nie wolno obok tak zwanego adwokata brać jeszcze adwokatów pokątnych. A to właśnie zrobiłem. Mam jeszcze oprócz tego 5 pokątnych adwokatów. 5? Ale do czego potrzeba panu tylu adwokatów? Potrzebuję wszystkich. Zechce mi pan to wytłumaczyć? Nie chcę przegrać mojego procesu. Wskutek tego nie mogę zaniedbywać niczego, z czego mógłbym skorzystać. Dlatego wszystko, co posiadam, zużyłem na proces. Ale widzi pan, mam oprócz tego jeszcze 5 adwokatów pokątnych. Można by sądzić, że teraz mogę całkowicie się na nich zdać. Sam tak pierwotnie myślałem, ale ten pogląd jest całkowicie mylny. Na tych wszystkich jeszcze mniej można się zdać, niż gdybym miał tylko jednego. Pan tego na pewno nie rozumie. Nie. No, niech pan mówi trochę wolniej i jaśniej. Dobrze, postaram się. Otóż przez 5 lat toczę już mój proces. To nie jest byle co. Przypominam sobie jeszcze dokładnie czas, gdy mój proces miał, tak jak teraz pański, 5 roku. Miałem wtedy tylko tego adwokata, ale nie byłem z niego zadowolony. Ja też nie jestem. A dlaczego pan nie był zadowolony? Mój proces nie postępował naprzód, mimo że odbywały się dochodzenia, a ja na każde przychodziłem. Zbierałem materiał, biegałem wciąż do adwokata, który składał różne podania. Różne podania? Tak, naturalnie. A dla mnie on wciąż pracuje jeszcze nad pierwszym podaniem. Tyle czasu minęło, a on ciągle jeszcze nic nie zrobił. Ja widzę teraz widzę, jak on mnie haniebnie zaniedbuje. Nie, niech pan się nie przejmuje. To spóźnienie może mieć różne uzasadnione przyczyny. Wy tu siedzicie jeden obok drugiego. Rozmawiacie? To on chciał, bym mu opowiedział o moim procesie. Zgłosiłaś mnie? Naturalnie, on czeka na ciebie. Zostaw teraz bloka. Możesz z nim także pomówić później. On tu przecież zostaje. Pan tu zostaje? Nie. On tu sypia często. Tak. Sypia tu? Tak. Nie każdy jest jak ty, Józefie, w dowolnej porze dopuszczany do adwokata. Zdajesz się nie doceniać tego, że adwokat mimo choroby przyjmuje cię jeszcze o 11 godzinie w nocy. Uważasz to, co przyjaciele dla ciebie robią, za coś, co się samo przez się rozumie. Zresztą twoi przyjaciele, przynajmniej ja, robimy to chętnie. Nie chcę i nie potrzebuję od ciebie żadnej innej podzięki. Tylko to, byś mnie kochał. Przyjmuje mnie, bo jestem jego klientem. Gdyby i do tego także potrzebna była cudza pomoc, musiałbym na każdym kroku zawsze równocześnie żebrać i dziękować. Jaki on dziś niedobry, prawda, Rudy? Posłuchaj, Józefie. Nieraz zgłaszam bloka, a adwokat przyjmuje go dopiero na 3 dzień. A jeśli w tym czasie, w którym go wywołuje, bloka nie ma na miejscu, wszystko stracone. Dlatego pozwoliłam blokowi spać tu. I już się bowiem zdarzało, że dzwonił po niego w nocy. Teraz jest więc blok
i w nocy pod ręką. Nic mnie to nie obchodzi. Jaki on dziś niedobry. Panie prokurencie, pan zapomniał o swojej obietnicy. Pan miał mi powiedzieć jakąś tajemnicę. Ach, a w istocie. Proszę słuchać. A zresztą, nie jest to już prawie tajemnicą. Idę do adwokata, by mu wypowiedzieć. On mu wypowiada. On wypowiada adwokatowi. Józefie! Józefie! Poczekaj, Józefie! Już bardzo długo czekam na pana. Wkrótce odejdę. Na drugi raz nie przyjmę pana o tak późnej godzinie. To odpowiada mojemu życzeniu. Proszę usiąść. Skoro pan sobie tego życzy? Zdawało mi się, że pan zamknął drzwi. Tak. To z powodu leni. Znowu była natrętna? Natrętna? A tak. Chyba pan zauważył jej natarczywość. Nic mnie to nie obchodzi. Tym lepiej, bo inaczej musiałbym może ja usprawiedliwiać się wobec pana. No to jest dziwactwo leni, które zresztą dawno jej już wybaczyłem i o którym nie mówiłbym, gdyby pan właśnie teraz nie zamknął drzwi. Nic nie rozumiem. A pańskie zdumienie dziwi z kolei mnie. Dobrze. Wytłumaczę. Otóż to jej dziwactwo polega na tym, że w oczach Leni prawie wszyscy oskarżeni są piękni. Narzuca się wszystkim, kocha wszystkich. Zresztą wszyscy ją też, zdaje się, kochają. Aby mnie rozerwać, nieraz mi o tym później opowiada, jeśli pozwalam. Nie dziwię się temu wszystkiemu, tak jak pan zdaje się dziwić. Czy pan przyszedł dziś do mnie z jakimś określonym zamiarem? Tak. Chciałem panu powiedzieć, że z dniem dzisiejszym odbieram panu pełnomocnictwo w mojej sprawie. Czy dobrze zrozumiałem? Przypuszczam. Możemy przedyskutować ten zamiar. A to już nie jest zamiar. Być może, ale mimo to nie działajmy zbyt pospiesznie. Pański wuj jest moim przyjacielem, a i pana z biegiem czasu polubiłem. Wyznaję to otwarcie. Tak, dziękuję panu za jego dobre intencje. Uznaję, że zajmował się pan moją sprawą. Na ile pana było stać i na ile się to panu wydawało dla mnie korzystne. Jednak moim zdaniem należy o wiele energiczniej zabrać się do procesu, niż się to dotychczas działo. Rozumiem pana, pan się niecierpliwie. Ale ja nie niecierpliwie się. Pan zapewne już w czasie mojej pierwszej wizyty z wujem zauważył, że nie zależało mi tak bardzo na tym procesie. Ale mój wuj nalegał, bym panu oddał pełnomocnictwo w mojej sprawie. Zrobiłem to, by mu sprawić przyjemność. Miałem chyba prawo spodziewać się, że od tego momentu łatwiej mi pójdzie w proces niż dotychczas. Daje się przecież pełnomocnictwo adwokatowi, aby zrzucić z siebie częściowo ciężar procesu. Ale stało się przeciwnie. Jakże przecież? Nigdy dotąd nie miałem tak wielkich trosk z powodu procesu, jak od czasu, gdy pan przejął obronę. Ten proces z dnia na dzień coraz bardziej i ciaśniej mnie osacza mnie. Tak, iluż klientów w podobnych stadiach procesu stawało przede mną i mówiło podobnie jak pan. W takim razie wszyscy ci podobni do mnie klienci również mieli rację.
to wcale nie stoi w sprzeczności z tym, co mówię. Nie chciałem tym stwierdzeniem odeprzeć pańskiego zarzutu. Chciałem tylko powiedzieć, że spodziewałem się po panu więcej krytycyzmu niż po innych. Dałem panu lepszy wgląd w sądownictwo i w moją działalność niż zwykłem to czynić wobec stron. A teraz muszę stwierdzić, że pan mimo wszystko nie ma do mnie zaufania. Pan mi nie ułatwia sprawy. No dobrze, dobrze. W takim razie niech mi pan powie, co zamierza pan w mojej sprawie przedsięwziąć, jeśli zatrzyma pan ją nadal. Co? Kontynuować to, co już dla pana przedsięwziąłem. Wiedziałem, że tak będzie. Wobec tego... Każde dalsze słowo jest zbyteczne. Czy przyjął pan do wiadomości, że odbieram panu moją sprawę? Tak, lecz pan może to jeszcze odwołać. Tu prokurent Józef K. Słucham. Dzień dobry, Józefie. Strasznie brzydka dziś pogoda. Zauważyłem. Dzwonię, aby życzyć ci mimo tej brzydkiej pogody dobrego dnia. Jak się czujesz? Dobrze, ale spieszę się i absolutnie nie mogę teraz wdawać się z tobą w rozmowę, Leni. A dokąd się tak śpieszysz? Idę do katedry. Do katedry? Dlaczego do katedry? No, otrzymałem zlecenie, aby pokazać kilka zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku. Jest po raz pierwszy w naszym mieście, a dyrektorowi bardzo zależy na przyjaźni z tym klientem. I on chce zwiedzać katedrę. No tak, tak. Ze wszystkich ciekawostek i zabytków naszego miasta wybrał katedrę i chce ją dokładnie obejrzeć. Ach, jak oni cię szczują, Józefie. Tak, jak oni mnie szczują. Józefie K. Józefie K. Zbliż się. Co tu robisz? Czekam na Włocha, klienta naszego banku, ale czekam już godzinę i on chyba nie przyjdzie. Miał robić przed spotkaniem ze mną zakupy. No, widocznie mu się przedłużyło to zajęcie i zrezygnował ze... zwiedzania katedry. Jesteś oskarżony. Tak. Powiadomiono mnie o tym. Więc jesteś tym, którego szukam. Jestem kapelanem więziennym. Ach, tak. Kazałem cię tu przywołać, aby z tobą mówić. Nie wiedziałem tego. Przyszedłem tu, aby jakiemuś Włochowi pokazać katedrę. Zostaw wszystko na uboczu. Co tam trzymasz w ręku? Czy to modlitewnik? Nie, to album osobliwości naszego miasta. Odłóż go. Czy wiesz, że twój proces stoi źle? Tak i mnie się zdaje. Zadałem sobie wiele trudu, ale jak dotąd bez powodzenia. Zresztą nie mam jeszcze gotowego podania. Jak sobie wyobrażasz koniec? Przedtem myślałem, że wszystko musi się dobrze skończyć. Teraz sam w to nieraz wątpię. Nie wiem, jak się to skończy. A ty wiesz? Nie, ale obawiam się, że skończy się źle. Uważają cię za winnego. Twój proces nawet nie wyjdzie poza niższy sąd. Jak dotychczas uważa się twoją winę za udowodnioną. Ale ja nie jestem winny. To omyłka. Jak może być człowiek w ogóle winny? Przecież wszyscy jesteśmy tu ludźmi. Słusznie. Ale tak zwykli mówić winni.
Ty także masz uprzedzenie do mnie. Nie mam do ciebie żadnego uprzedzenia. Dziękuję ci. Ale wszyscy inni, którzy biorą udział w postępowaniu sądowym, mają do mnie uprzedzenie. Wpajają je także w niezainteresowanych. Moja sytuacja staje się coraz cięższa. Źle rozumiesz fakty. Wyrok nie zapada nagle. Samo postępowanie przechodzi stopniowo w wyrok. A więc to tak. Chcę jeszcze szukać pomocy. Są jeszcze pewne możliwości, których nie wyzyskałem. Za często szukasz obcej pomocy, zwłaszcza u kobiet. Nie widzisz, że to nie jest prawdziwa pomoc? W niektórych wypadkach mógłbym ci przyznać nawet rację, ale nie zawsze. Kobiety mają wielką moc. Nie masz ochoty zejść z tej ambony? Kazania przecież już dziś nie będzie. Zejdź do mnie. Poczekaj. Schodzę już. Musiałem najpierw porozmawiać z tobą z oddalenia. Daję bowiem za łatwo sobą powodować i zapominam mej służby. Masz trochę czasu dla mnie? Ile tylko potrzebujesz. Jesteś dla mnie bardzo uprzejmy. Dziękuję. Jesteś wyjątkiem wśród tych wszystkich, którzy należą do sądu. Mam dla ciebie więcej zaufania niż do któregokolwiek z nich. Mimo, że tylu ich już znam. Z tobą mogę mówić otwarcie. Nie łudź się. Usiądźmy tu, w ławkach. A w czymże miałbym się łudzić? Łudzisz się co do sądu. We wprowadzeniach do prawa jest mowa o takiej pomyłce. Opowiesz mi o tym. Jak chcesz. A więc słuchaj. Przed prawem stoi odźwierny. Przychodzi do odźwiernego jakiś człowiek ze wsi i prosi o wstęp do prawa. Ale odźwierny powiada, że nie może mu teraz udzielić wstępu. Człowiek zastanawia się i pyta, czy będzie mógł wejść później. Możliwe, odpowiada odźwierny, ale nie teraz. Ponieważ brama prawa stoi otworem jak zawsze, a odźwierny ustąpił na bok, schyla się człowiek, aby przez bramę zajrzeć do wnętrza. Gdy odźwierny to widzi, śmieje się i mówi: jeśli cię to kusi, spróbuj mimo mego zakazu wejść do środka. Lecz wiedz, że jestem potężny, a jestem tylko najniższym odźwiernym. Przed każdą salą stoją odźwierni, jeden potężniejszy od drugiego. Takich trudności nie spodziewał się człowiek ze wsi. Prawo powinno przecież każdemu i zawsze być dostępne. Decyduje się, aby raczej czekać, aż dostanie pozwolenie na wejście. Odźwierny daje mu stołeczek i pozwala siedzieć przed drzwiami. Tam siedzi człowiek dnie i lata. Robi wiele starań, by go wpuszczono, i zamęczy odźwiernego prośbami. Odźwierny urządza z nim nieraz małe przysłuchania. Wypytuje go o jego kraj rodzinny i o wiele innych rzeczy. Człowiek, który dobrze zaopatrzył się na tę podróż, zużywa wszystko, nawet najcenniejsze przedmioty, na przekupienie odźwiernego. Ten wprawdzie wszystko przyjmuje, ale mówi przy tym: biorę to tylko dlatego, byś nie sądził, żeś czegoś zaniedbał. W ciągu tych wielu lat obserwuje człowiek odźwiernego prawie nieustannie. Na starość dziecinnieje, a że w tym długoletnim obcowaniu z odźwiernym poznał także pchły w jego futrzanym kołnierzu, prosi i te pchły również, by mu pomogły i nakłoniły odźwiernego do ustępliwości. W końcu światło w jego oczach słabnie i nie wie już, czy wokoło niego staje się naprawdę ciemniej,
czy tylko oczy go mylą. A jednak pozostaje teraz w ciemności jakiś blask niegasnący, który bije z drzwi prowadzących do prawa. Od tej chwili nie żyje już długo. Przed śmiercią zbierają się w jego głowie wszystkie doświadczenia całego tego czasu w jedno jedyne pytanie, którego dotychczas odźwiernemu nie postawił. Kiwa na niego. Cóż jeszcze chcesz wiedzieć? Pyta odźwierny. Jesteś nienasycony. Wszyscy dążą do prawa, powiada człowiek. Skąd więc to pochodzi, że w ciągu tych wielu lat nikt oprócz mnie nie żądał wpuszczenia? Odźwierny poznaje, że człowiek jest już u swego kresu. I aby dosięgnąć jeszcze jego gasnącego słuchu, krzyczy do niego. Tu nie mógł nikt inny otrzymać wstępu, gdyż to wejście było przeznaczone tylko dla ciebie. Odchodzę teraz i zamykam je. Odźwierny oszukał zatem tego człowieka. Nie sądź zbyt pochopnie. Opowiedziałem ci tę przypowieść tak, jak brzmi ona dosłownie w piśmie. O oszustwie nie ma tam mowy. Zastanów się nad całą treścią. Muszę już iść. Muszę iść. Jestem prokurentem banku. Czekają na mnie. Ja przyszedłem tu tylko, by pokazać zagranicznemu klientowi katedrę. Wobec tego idź. Zaczekaj. Zaczekaj jeszcze. Proszę cię. Czekam. Czy nie chcesz jeszcze czego ode mnie? Nie. Byłeś dla mnie taki dobry. A teraz pozwalasz mi odejść, jakby ci nic na mnie nie zależało. Musisz przecież odejść. No tak. Chciej to zrozumieć. Zrozum wpierw, kim ja jestem. Jesteś kapelanem więziennym. Należę tedy do sądu. Dlaczego więc miałbym czegoś chcieć od ciebie? Sąd niczego od ciebie nie chce. Przyjmuje cię, gdy przychodzisz. Wypuszcza, gdy odchodzisz. Też dzień moich 31 urodzin. Około godziny 9 wieczór przyszło dwóch panów do mojego mieszkania. W żakietach tłuści i blacia, w mocno nasadzonych na głowę cylindrach. Mimo że wizyta ich nie była zapowiedziana, siedziałem również czarno ubrany w krześle w pobliżu. Po ich wejściu wstałem natychmiast. Bez słowa wyszliśmy na ulicę. Początkowo miałem zamiar się opierać, aby jeszcze nasycić się ostatnim blaskiem życia. Ale zmieniłem zamiar. Jedyne, co teraz mogę zrobić, pomyślałem, to zachować do końca spokój, rozwagę, rozsądek. I to nawet dla niesłusznego celu. To było mylne. Czy mam teraz pokazać, że nawet jednoroczny proces nie zdołał mnie niczego nauczyć? Czy mam odejść jak człowiek niepojętny? Czy mam pozwolić, by mówiono o mnie, że na początku procesu chciałem go ukończyć, a teraz na jego końcu znowu go zacząć? Chcę, by tak mówił. Jestem wdzięczny, że dano mi na tę drogę tych półniemych, nic nie rozumiejących panów. I że mnie samego pozostawiono, bym powiedział sobie o tym
wieczory nieuchronne. Szliśmy ulicami przed mieściem. Przeszliśmy w pełnej harmonii przez most w świetle księżyca i tak dostaliśmy się za miasto, które w tej stronie prawie bezpośrednio łączyło się z polami. Mały kamieniołom, pusty i samotny, leżał w pobliżu całkiem jeszcze z miejska wyglądającego domu. Tu się panowie zatrzymali. Wszędzie leżało światło księżyca. Zadziwiając swą naturalnością i spokojem. Nie danym żadnemu innemu światu. Panowie posadzili mnie na ziemi, oparli o kamień i ułożyli na nim moją głowę. Potem rozpiął jeden z panów swój rakiet i wyjął z pochwy długi, cienki nóż rzeźnicki. Podniósł go i badał ostrze w świetle księżyca. Zaczęły się między panami odrażające ceremonie. Jeden podawał nóż drugiemu, ten znowu zwracał go. Wiedziałem dobrze, że moim obowiązkiem byłoby teraz chwycić nóż i przejść. Ale nie zrobiłem tego. Nie potrafiłem wytrzymać tej próby do samego końca i wyręczyć całkowicie władzy. W tej ostatniej chwili pomyślałem, czy były dla mnie jeszcze jakieś wybiegi, o których zapomniałem. Na pewno były. Logika wprawdzie jest niewzruszona, ale człowiekowi, który chce żyć, nie może się ona oprzeć. Gdzie był sędzia, którego nigdy nie widziałem? Gdzie był wysoki sąd, do którego nigdy nie doszedłem? Podniosłem ręce, ale na moim gardle spoczęły ręce jednego z panów, tymczasem drugi wepchnął nóż w serce i dwa razy nim obrócił. O, jak pies, pomyślałem. I było tak, jak gdyby wstyd miał go przeżyć. Taśm archiwalnych odtworzyliśmy słuchowisko według powieści Proces Franza Kafki w przekładzie Brunona Schulza. Adaptacja Bogumiły Przątki. Wystąpili jako Józef K. Henryk Talar, jako Leni Magdalena Zawadzka, adwokat Ignacy Machowski, kapelan Mieczysław Wojt, pani Grubach Wanda Łuczycka oraz Tomasz Marzecki, Jan Tesarz, Konrad Morawski, Tadeusz Bartosik, Wiesław Drzewicz, Waldemar Walisiak, Wojciech Machnicki i Juliusz Berger. Opracowanie muzyczne Jerzego Kordowicza. Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego. Reżyseria Henryka Rozena. Słuchowisko zostało nagrane w roku 1983.